A dzisiejsza uroczystość pokazuje, jak wielki potencjał tkwi w nas. W nas, w Polakach, którzy przedsiębiorczości nie musimy się uczyć. Tą przedsiębiorczość, możemy powiedzieć, mamy w genach. I to jest wielka szansa i wielka nadzieja dla nas wszystkich, dla Polski, dla Polaków. Ja muszę powiedzieć, Szanowni Państwo, że dzisiaj Polska stoi przed wielkimi wyzwaniami, zarówno w polityce międzynarodowej, jak również jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów wewnętrznych. Jednym z najważniejszych chyba wyzwań, przed jakim stoimy, to jest przyspieszenie rozwoju naszego kraju. My oczywiście przez ostatnie 20 kilka lat zrobiliśmy ogromny postęp, bardzo poszliśmy do przodu, ale jednak w dalszym ciągu ten dystans, który dzieli nas od wysoko rozwiniętych krajów zachodniej Europy, jest widoczny. My musimy ten dystans zniwelować i nie zniwelujemy go w inny sposób, jak przyspieszając rozwój naszego kraju, a żeby przyspieszyć rozwój naszego kraju, musimy być jeszcze bardziej przedsiębiorczy i musimy jeszcze bardziej wspierać polskich przedsiębiorców, którzy są kołem zamachowym tego rozwoju.